Pierwszy utwór Ocalić od zapomnienia, jakże pięknie zabrzmiał. Do słów Konstantego Indefosa-Gałczyńskiego, muzykę napisał oczywiście Marek Rechuta, a zaaranżował utwór Paweł Piątek. Pan Paweł siedzi przy klawisze, już ci o tobie wspominałem. Z okazji uwertury. Potem był Gaj, do słów Agnieszki Osieckiej i muzyki Marka Grechuty i wreszcie Serce, słowa Liliana Wiśniowska, Andrzej Nowicki, a muzyka Jan Kanty-Pawłyśkiewicz. Aranżację do Gaju popełnił Ireneusz Boczek, też o tobie Irku dzisiaj była mowa, a Serce zaaranżował Paweł Piątek ponownie. Państwo, dzisiejszy koncert przejdzie do historii z wielu powodów. Również taki, nie wiem, czy wszyscy zauważyli, że na scenie oprócz muzyków Akademii Beethovenowskiej pojawili się muzycy grupy ANAWA, którzy towarzyszyli Markowi Grechucie przez ostatnie 10 lat jego aktywności artystycznej. A za klawiszami właśnie Paweł Piątek, który jest kierownikiem muzycznym Grechuta Festival. Wyjątkowy ten koncert, bardzo się cieszę. Proszę Państwa, za chwilę usłyszymy Ptak śpiewa o poranku. Słowa napisał Mieczysław Jastrun, a muzykę oczywiście Marek Rechuta, aranżacja Ireneusz Boczek. Potem będzie utwór Będziesz moją panią. Słowa Marek Rechuta, muzyka Marek Rechuta, też aranżacja Irek Boczek. Jesteś zdolny, jesteś, nie wiedziałem. Przez te piosenki zaśpiewa ktoś. Ilekroć go słucham, to sobie myślę, że tak pięknie nie da się, że to jest niemożliwe. A jednak on potrafi więcej, potrafi zaśpiewać klasycznie, operowo i robi to w ten sposób, że wszystkie płyty Carrerasa, które miałem, Piotrze, poszły w bok. Tylko wolę, jak śpiewa Andrzej. Potem czekajcie, to jeszcze będzie moment naprawdę ku temu lepszy, właściwszy. Ja tylko gadam tutaj. Potem wystąpi artystka, która ma taki cudowny, pastelowy głos, uwielbiam ją śpiewać. Zaśpiewa piosenkę, która już zabrzmiała tutaj na początku. Wojtek Waglewski śpiewał utwór Gdziekolwiek. Ale jakże piękne jest to właśnie, nie tylko w tym festiwalu, ale w ogóle w śpiewaniu, w piosence, że można te same utwory tak cudownie inaczej zinterpretować. Tak jak u Chopina, nuty niby te same. A co 5 lat tylu ludzi na świecie chce je interpretować inaczej. Ona nazywa się Dorota Miśkiewicz, a on Andrzej Lampart. Zapraszam.